Warto rozbawiać. Rozmowa Szymona Majewskiego w Radiu Z. Dziś moim gościem jest artystka, która jest częścią historii Radia Z. Artystka, która łączy w sobie tyle rzeczy, że aż trudno mi je połączyć w jedną zapowiedź. Choć jej świat to jazz, to jednak tworzy tyle różnych światów, że tworzy się z tego właściwie cały wszechświat. Dziś spróbuję wsiąść w rakietę. Dziś spróbuję wsiąść w rakietę i odwiedzić. Moim gościem jest Anna Maria Jopek. Cześć, no cześć, dobry. Ale to ładnie, naprawdę. Zamilknę już. No właśnie, bo jak tak czytałem też i sprawdzałem, przeglądałem, jak cię też pamiętam, to jesteś taką, jakąś taką grupą różnych energii. I nawet sporo rzeczy, które już wiedziałem o tobie, nagle też się cały czas pojawiały jakieś kolejne historie, na przykład jakieś twoje doświadczenie teatralne, czy coś takiego. I tego jest po prostu tyle, że zastanawiam się... Jakie to jest w ogóle zjawisko Anna Maria Jopek? Ja też się nad tym zastanawiam, ale wiesz, właśnie myślę, że to jest świetne w życiu, że cały czas się tak tyle o sobie nie wie. I że to jest też tak nieustająco wymagające naszego sprawdzenia. I tutaj się zgadzam z panią Wisławą Szymborską, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono, że ja się ciągle muszę w związku z tym gdzieś w jakichś okolicznościach sprawdzać, bo no właśnie, dlatego, że też dla mnie powtarzalność coś tak. We mnie zabija, że ja mam w sobie jednak takie duże dziecko, że ja muszę cały czas, musi to być nowe. Czy musi budzisz być się świeże. Rano, myślisz, kim ja dzisiaj jestem? Nie, bo myślę, że to wiem mniej więcej. Akurat. No, dzisiaj sobie będę. No, tak, ale zawsze się zastanawiam, co mnie spotka i czy będę umiała ten test zdać, bo ja myślę, że cały czas tak jest, że się A w ogóle chciałem ciągle bierzemy. Przywitać, wiesz co, mówiąc czuwaj. Czuj. Bo, właśnie, czuj. Bo byłaś harcerką, prawda? Byłam. Ja czuję, wiesz co, ja wyczuwam harcerzy, tak, wiesz? Ja wiem. Tak, bo tak, ja byłem też tak, w harcerstwie. Wiesz, ja uważam, że to są ludzie, którzy sobie zawsze we wszystkim poradzą. Że jednak to, że musiałeś w dzieciństwie zbić swoją pryczkę, że trzeba było latrynę łóżko, wykopać. Zbudować łóżko, kochani, tak. Teraz kupujemy w sklepie, a tutaj trzeba było tak, zbić pryczkę. Tak, albo na przykład taka latryna. A myśmy były ze szkoły muzycznej żeńską drużyną. Możesz sobie wyobrazić, jaki to był naprawdę duży problem dla nas pozbijać te wszystkie meble namiotowe, a także potem wykopać sobie latryny, jak wszystkie miały takie delikatne rączki od jakiegoś grania, od Bacha, od Mozarta i teraz raptem łopatka. Ale wiesz, że teraz zmieniły się latryny, bo mam przyjaciół w harcerstwie cały czas i latryny są jednoosobowe. Nie ma czegoś takiego, jak kiedyś, że się siedziało na żerdzi, ja wiem. Sześciu harcerzy siedziało. Ja. Ale wiem, co jedno miałyście fajne na pewno, bo skoro mieliście problem z pryczkami, ale jako drużyna żeńska jednak ze szkoły muzycznej, świetnie śpiewałyście wszystkie pieśni harcerskie. Tak, tak. Przy ognisku powiem szczerze, że po prostu nie było takiej drużyny jak nasza. Tylko musisz jeszcze wiedzieć, że myśmy miały ogromne upodobanie do ballad. I to jest też takie, bo harcerze są jednak tacy energiczni. To jest hej-hop, wszystko, niektóre piosenki są hej-hop. A u nas trochę tak smętnie przy tych ogniskach. Czyli bardziej usypiająco. Bardziej usypiająco, ale bardzo to sobie chwalę, bo wtedy też nauczyłam się grać na gitarze i muszę przyznać, że naprawdę przy tych ogniskach Tak się, myślę, poniekąd zaczęła też moja misja muzyczna, że ja tak śpiewałam te ballady i przy tych ogniskach się tworzyły takie parki. Ja potem zawsze zostawałam sama, no bo ja byłam z tą gitarą. Ostatnia śpiewająca. Śpiewak zostaje sam. Tak. ale było to naprawdę cudowne. Nie? I tak to miło wspominam. A dochrapałaś jakiego stopnia w harcerstwie? Wiesz co, nie, jakoś ja chyba pamiętam, że ja w ogóle bardzo źle wszystkie te testy znosiłam. Że na przykład słynne trzy pióra. Boźną, tak, nie była boźna. Ja zawsze zresztą wolałam być szeregowcem, bo to jest naprawdę ja uważam, że to było jednak ta ilość odpowiedzialności. Raz jeden, jedyny byłam zastępową i pamiętam, że tyle na tym nerwów straciłam, bo naprawdę drużyna, cały zastęp był bardzo nieposłuszny, same anarchistki. I prawdę mówiąc, upilnować to i uprosić, żeby wszyscy się stawili o tej samej porze na zbiórkę, to była jakaś masakra. Także prawdę mówiąc, bardzo sobie ceniłam bycie szeregowcem i w ogóle nie miałam też jakichś aspiracji na jakieś niezliczonej ilości belek i na to, żeby owszem, bardzo marzyłam o tym, żeby zdobyć trzy pióra. Nie wiem, czy pamiętasz te sprawności, ale ja się prawie zawsze wykolejałam na tym pierwszym, bo to była próba milczenia, jak pamiętasz. Trzeba było całą dobę nie mówić absolutnie nic, bo jakbym doszła trudne. Do... Ja się wyłożyłem na tym, jak myślisz, no po 10 minutach. No ja no właśnie nie, zupełnie sobie nie wyobrażam. Ja powiedziałem. No. Wiem, ale to trzeba wtajemniczyć tych, którzy nie wiedzą. Chodzi o to, że mimo jakichkolwiek podpuch, trzeba, będąc na tym obozie, będąc wśród swoich kumpli, którzy są wszyscy, wiadomo, nastawieni na wakacje i mega fan, trzeba zachować totalną twarz pokorzystą i w żadnym wypadku nie powiedzieć nic przez 24 godziny. Potem próba Potem głodu. Jedzenie, głodu, ale to bym zdała. To tak. Uważam luz. Natomiast nie byłam w stanie przejść tej pierwszej. Właściwie. Natomiast, czy pamiętasz Robinsonadę?
trzeba było pójść do lasu. Chatki, tak, musisz sobie zbudować tę chatkę. Tak, ale najlepsze jest to, że wiesz, przecież tak naprawdę drużynowi i obozni, oni pojęcia nie mieli, dokąd my się udajemy, nie było żadnych komórek. Myśmy gdzieś szły sobie w środek lasu, budowałyśmy sobie szałas. Z suchym prowiantem. Czy ty sobie wyobrażasz, wysłałbyś dzisiaj swoje dzieci na coś takiego? W życiu, no gdzieś na GPS-ie musiałbym mieć syna, córkę. No, wiecie, na komórce. I cały czas byś się denerwował, tak. Jak to oboźne drużynowe wysłali was samych do lasu, a jak będzie padało? Ania Jopek jest moim gościem. Posłuchaj, bo... Aniu, bo tak... A miałeś jakieś sprawności, które pamiętasz z karcerstwa? Wiesz, że nie pamiętam, ale ja mówię ci, że nie byłam taka znowu strasznie zatrybiona na zdobywanie tak, tych... Nic, wiesz, ja powiem ci, naprawdę uważałam, że ogromnym wyczynem było przetrwanie warty nocnej, bo myśmy byli taką, byłyśmy taką drużyną, która była, no wiesz, jak to same dziewczyny. Tak. Taki byłyśmy... No do tego niedosypiania niechętny. Także pamiętam, że ta ostatnia zmiana, ta warta, która miała być w okolicach 3-4 nad ranem, miała właściwie najtrudniej, bo jeszcze te wcześniejsze to jakoś można było przegadać i tak jakoś było. Natomiast nad ranem tak strasznie się chciało spać. I pamiętam też świetnie, że pewne moje koleżanki przespały taką wartę i sąsiednia drużyna bardzo złośliwych kolegów, bardzo, tak, złośliwi koledzy z drużyny sąsiadującej po prostu ukradli nam wszystkie ubrania. I było to naprawdę... Czyli to była szósta naga żeńska drużyna Nie, myśmy miały piżamy. A, okej, okay, dobrze. Więc tak daleko ta drużyna sąsiadująca nie zabrnęła, ale było to naprawdę, pamiętam, rano było straszne upokorzenie. Trzeba było w tych piżamach iść na śniadanie i wykupywać nasze własne rzeczy. To nie, było to straszne. Brutalne, jednak harcerstwo jest brutalne, nie, ale to spora szkoła życia. Tak. Ale powiedz mi sobie, bo tak... Czy w ogóle jest jakaś możliwość, na przykład, że mając tatusia w Mazowszu, mamę w Mazowszu, czy jest jakaś w ogóle możliwość, żeby na przykład nie zostać artystą, który śpiewa, nie pójść w tym kierunku? Czy to jest, wiesz, bo zawsze sobie myślę o tym, ja myślę sobie o tym, co to jest po prostu słuch, co to jest talent? No, wiesz, to jest zawsze taka możliwość. Patrz, ja mam takie jedno dziecko, które jest naprawdę tak zdolne. Bardzo nie chce, tak? Bardzo nie chce i mówi do mnie, mamo, wszyscy się w tej rodzinie popisują, ja nie jestem taki jak wy. I trzeba to uszanować, więc przede wszystkim myślę, że to jest jeszcze to, że kochasz muzykę i że świetnie słyszysz, nie oznacza, że będziesz marzył o tym, żeby zabawiać ludzi i wychodzić przed tłumy, bo do tego trzeba mieć też jakieś wielkie powołanie, zero stresu przed drugim człowiekiem. Czy nie było tak, że ciebie ktokolwiek zmuszał do tego, prawda? Nie, już wiesz co, ja strasznie... Rano, ja zawsze to chciałam robić. I zawsze też mówię, że jestem strasznie przez to bardzo jestem szczęśliwa, bo właściwie ja tę swoją drogę miałam taką objawioną, jak już miałam jakieś 3-4 lata i pamiętam to bardzo dobrze ten moment, bo opowiadałam o tym często, że moi rodzice występowali tutaj w kongresowej i był taki moment po próbie, a przed koncertem, kiedy wszystkie te mazowszanki musiały się umalować, przypiąć te warkocze, przypiąć rzęsy, zasznurować buty, mnóstwo działań przy tych kostiumach cudownych i bardzo czasochłonnych i cała scena w takiej ogromnej ciszy i półmroku czekała na tę magię. I to był ten moment, kiedy ja wychodziłam na tę scenę. Wychodziłam na tę scenę w Kongresowej, która jest naprawdę boska, kiedy nie ma na niej nikogo, ogrom tego i jakby przestrzeń. I wtedy bardzo dobrze to pamiętam. Naprawdę mogłam mieć 4 lata, Szymon. Ja po prostu stanęłam tam i pomyślałam sobie, tak, to jest dokładnie to, co będę robić całe życie. Ja to po prostu wiedziałam. To było tak... Czterolatka? No. A co, a widziałaś Zimną wojnę? Widziałam. I strasznie płakałam, wiesz? Od pierwszej sceny. Płakałam tak strasznie, bo... No bo w sumie jest troszkę tak. Opowieść o Mazowszu w tle, co tam to się inaczej to jest, nazywa. Tak, tylko musisz wiedzieć, że tam cały czas jest muzyka Mazowsza. Właściwie jest, każdy aranż, właśnie. Który ja znam na pamięć, to jest tak, że wchodzi klarnet, wchodzi flet, ja już to wiem, musiałoby, co tak. Będzie dalej, bo mam od razu ciarki na plecach i wiesz, nawet jest taki przepiękny kadr, jak stoją te mazowszanki w tym... Pięknie w tej, akurat. W tej czarno-bieli. To jest jeszcze tak piękne w tej czarno-bieli. I ja patrzę na te chustki, jak one są wiązane. Ja znam każde wiązanie tej chustki. Nawet sposób wiązania, tak? Ja naprawdę, wiesz, no ale wiesz, wstrząsające jest wszystko w tym filmie.
I ta scena, jak jest ta rekrutacja, oni przyjmują te młodzież, wszyscy tacy naiwni, tacy pięknie, tak ufni. To było, prawda? Taki był mój tata, tam wiesz, dokładnie gdzieś, taki był mój tata. I wiesz, ja poszłam na ten film, zobaczyłam tego mojego tatę dokładnie w A powiedz mi, a czy podobał ci się, jak Jasia Kulik zaśpiewała Dwa serduszka? No ona jest w ogóle petarda, ta Joasia. Wspaniała jest, nie mam słów. Naprawdę. Piękny film, strasznie trzymam kciuki, żeby ten film mógł pójść szeroko, bo mówi tyle ważnego i mówi w tak piękny sposób, tak mało jest piękna dzisiaj i myślę, że Aniu, słuchaj, a ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że bo ty jeszcze, tak jak powiedziałem na samym początku, że jesteś częścią historii Radia Z. Tak. Czy pamiętasz niektóre reklamy, które śpiewałaś na samym początku Radia Z? Ale nie będę ich teraz śpiewać, nie każdy. Ale przypominasz sobie te takie najbardziej, wiesz, bo niektóre były, wiesz, wiadomo, jakichś tam większych sieci, czegoś, ale były jakieś takie poszczególne, takie malutkie jakieś. No, ale były cudowne, sklepików. One były wszystkie, były śliczne, wiesz. Na śpiewne, prawda? Tak, no, ja je wszystkie pamiętam. Wiesz, to jest tak, że je pamiętam tak dobrze, ale może dlatego, że to były moje pierwsze doświadczenia studyjne. Ja się nauczyłam studia dzięki Pawłowi Betlejowi, dzięki Tomkowi Lewandowskiemu, dzięki Kufirowi. To była w ogóle tak kapitalna drużyna. I oni... No trzeba słuchaczom powiedzieć, że to były początki, no to 90 tak, rok, tak, 92, tak, tak, pierwsze tak. Po prostu reklamy i chłopaki pisały wszystkie jingle, tak, tak. I Agnieszka Betlej. Tak. Agnieszka Betlej wszystko śpiewała i tak naprawdę ja złapałam tę fuchę, złapałam tę pracę, bo Agnieszka musiała iść na macierzyński. I Agnieszka, która studiowała reżyserię dźwięku i której ja pomagałam jakiś podkładać na wydziale reżyserii dźwięku, oni musi udźwiękawiać filmy, taką etiudę. Ja różne głosy tam wydawałam z siebie dla tej Agnieszki, ja studentka fortepianu. I ona mówi, wiesz co, ty bardzo sobie dobrze radzisz, może ty byś przyszła na przesłuchanie do Radia Z. I ja tak zostałam i zostałam na zastępstwo za tę Agnieszkę. I ja tutaj obok na Okulniku studiowałam Mozartę, Beethovena, nabożne. A tutaj nagle przychodziłaś i śpiewałaś na przykład o sklepie obuwniczym albo o warzywniczym. Albo o samochodach. No, ale jest to albo... niesamowita szkoła, wiesz, bo niektórzy się od tego odcinają. Na przykład znam artystów, którzy na przykład często nie lubią wspominać tych swoich pierwszych kroków, że one były na przykład może jakieś takie... Ja uwielbiam, a poza tym, wiesz, ja się wszystkiego od nich nauczyłam i poza tym wy się wszyscy mieli taki entuzjazm. Ja pamiętam ciebie, jak przychodziłeś, wszystkie programy, bo te wszystkie rzeczy, całe to radio się dopiero budowało. Tworzyło, i tak naprawdę tak, wszyscy mieli taki power i taką chęć zrobienia czegoś naprawdę innego. Na moment 28 rocznica. Wspaniałego. Ale posłuchaj, jak to się dzieje, że nagle właśnie z osoby, bo to jest dla mnie niesamowite to przejście, z osoby śpiewającej reklamówki, stajesz się tą, która śpiewa piosenki, które są poprzedzane już kimś innym śpiewającym reklamy. Wiesz, to jest tak, że pewnego dnia wiesz, że już nie możesz śpiewać więcej reklam. To raczej tak jest. Nie tak, że ktoś przychodzi do ciebie z propozycją. Nie, po prostu czujesz, że... Nie, wiesz, czuję, że to już jest wyczerpane. Ja tak mam ze wszystkim. Po prostu przychodzi taki dzień... Z wieloma rzeczami, tak. I wiesz, co jest naprawdę niesamowite? Ja wiele razy to analizowałam, jaką ja muszę mieć jednak wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, jakieś takie, taką ufność, że musi się udać. No wiesz, bo to są małe rewolucje. Odcinam... No, nagle masz. No, tak, ale słuchaj, wiesz, dlaczego to są małe rewolucje? Że ja tak naprawdę poszłam kompletnie w nieznane. Ja nie miałam pewności, czym się cokolwiek tam uda. Natomiast pewnego dnia powiedziałam, bardzo was przepraszam, nie nagrywam już dalej, mimo że nie miałam kasy. I tak naprawdę potrzebowałam tej pracy. Ale umiałam powiedzieć, nie mogę tego robić już dalej, ponieważ teraz chciałabym, żeby mój głos pracował w innej sprawie. Bo też wiem, że inaczej nigdy nie usłyszę swojego głosu. Że jest też coś takiego, że najpierw słuchasz go technicznie, uczysz się sprawności, uczysz się wielu rzeczy, masz strasznie dużo przyjemności, bo są ludzie wszyscy wspaniali. Są naprawdę, a to jest też tak wciągające, że można by było też tak zostać na całe życie i też by było dobrze. Tylko jakby czułam, że gdzieś indziej jest moja misja, że moja misja jest, wiesz, jak doświadczałam tej sceny, mając te 4 lata, to świetnie wiedziałam, że moja komunikacja będzie face to face. Jeżeli jako 4-latka wiedziałaś dobrze, co będziesz robić, to już sobie wyobrażam, że jak miałaś 20 parę, no to już Boże, no po prostu nie wyobrażam sobie, kogokolwiek to by zmienił twoje zdanie. Wiesz, paradoksalnie to się robi to dużo trudniejsze, ponieważ jest znacznie więcej wyborów.
jak jesteś mały, to myślisz sobie, no jak to będę śpiewać? I wydaje ci się to oczywiste, tak. Tylko że dopiero potem dochodzi do ciebie, ale co, w jakich okolicznościach, z kim, w jaki sposób i właściwie w jakiej sprawie? Tak. I dopiero wtedy to do ciebie dochodzi. A ja pamiętam taki moment sobie, bo ja pamiętam, że byłaś taka właściwie do śpiewania piosenek w Radiu Z i ja pamiętam moment, kiedy nagle nic nizowego chciałem do ciebie zadzwonić, a tam się nic tego nizowego odzywa agent. Że masz, że albo wiesz, przeniesienie do agenta i wtedy sobie, o nie, no kurczę, Ania nam urosła, no że nie Nie, może. To nie miało wiesz, nic wspólnego z wzrostem, ja tylko wiem. Jakby zmieniło. Znaczy nie ze wzrostem, w ogóle nie, to raczej... Wzrost jest, umówmy się, nikczemny, okay, ale... Nie, dajcie spokój, przecież urosła od tego czasu 30 centymetrów. Oczywiście. Ale wiesz co, nie, no myślę, że ważne jest, żeby wiedzieć... Ważne jest, żeby wiedzieć, co się robi i próbować jednak jakoś się fokusować na tym. Tak. Bo nie można robić wszystkiego i pewnego dnia, nawet jak się ma taką wieloraką osobowość jak moja i jak twoja, bo tu uważam, że mieliśmy dużo wspólnego, że każdy z nas chciał robić tyle, a spróbujmy to. Jeszcze to ale to, wiesz, to, ja mam to, do tej to, pory, to, ja nie umiem się to, zdecydować, to. Wiesz, czy to. Ale wiesz, czasami nie masz wyjścia, bo po trzeba. Prostu czasami ja jak wiem, się że los nie zdecydujesz, decyduje no to tak. Po prostu nie jesteś w stanie też wypracować pewnej specjalizacji, która jest niezbędna i skupienia dla danej sprawy, żeby naprawdę być w niej dobry. Ale ty jakąś masz, a ja cholera do tej pory mam wrażenie, dobra, że jeszcze u mnie cały czas mam wrażenie, że to raczej będzie boks. Anna Maria Jopek jest moim gościem. Warto rozbawiać w Radiu Z. Warto rozbawiać. Rozmowa Szymona Majewskiego w Radiu Z. Ania Jopek jest moim gościem. Aniu, posłuchaj, ale jak to zaczął? Czy pamiętasz może taki moment, bo no. Powiedziałaś o tym takim swoim przełomie, prawda? Tak. Że to był czas, kiedy przyszłaś, powiedziałaś, nie śpiewam reklam. Tak. I od tego, co następnego dnia przyszedł ktoś i zaproponował, nie, to nie, długo robimy nic nie płytę. Było. Nie, no nie, właśnie. Nie. Długo nic nie było. Czyli nakazałaś się trochę na tak, taki na niebyt, banicję, wiesz, taką, na takie, banicję. Takie nic. Ale wiesz, ja po prostu już tak bardzo dobrze wiedziałam, że ja szukam czego innego. Ja po prostu uważam, że to będzie nieszczere, jeśli ja dalej zostanę. Już nawet trudno, nie będzie pieniędzy, jakoś sobie muszę poradzić. I wiesz, że potem długi czas nie mogłam wydać tej płyty, bo wcale tak, nikt nie był chętny do tego, żeby... Ale tam już byli wokół ciebie pośpieszalscy. Nie, to było później. Wiesz, że ja, wiesz co tak naprawdę było przełomowe? Ja... Zaczęłam potem dla radia nagrywać jakieś piosenki i jedną z tych piosenek Gina Komasa, moja koleżanka wspaniała, po prostu samozwańczo zaniosła na komisję typującą do Eurowizji. A mnie w ogóle nie było wtedy... A rzeczywiście, pośpieszalcy byli po Eurowizji. Tak, mnie wtedy w ogóle nie było w Polsce. Ja byłam wtedy w Stanach u mojej cioci, bo ja bardzo przeżyłam śmierć mojej babci, z którą mieszkałam. Jakoś siedziałam sobie na Florydzie u tej cioci w piasku i raptem dzwoni telefon i okazuje się, że ja muszę wracać do Warszawy, ponieważ ja występuję w konkursie Eurowizji. Krótko mówiąc, wiesz, to się stało z dnia na dzień, że okazało się, że jadę na tę Eurowizję i właściwie ta Eurowizja to tak nie do końca była moja, też to nie było to, czego ja szukam, ale jedna rzecz się stała niezwykła. Okropnie. Ale wiesz, to też dlatego, że ja byłam mała i przerażona. To ja, wiesz, ja nie miałam takich doświadczeń. Pomyśl sobie, jak jesteś debiutantem i z czwartku na piątek po prostu wszyscy ci raptem znają, bo wtedy tak to działało. Ja naprawdę w ogóle nie byłam na to gotowa. Ani się nie umiałam tak ubierać, ani nie umiałam się tak zachowywać, jak trzeba. Wejść w ten kanon, ale i tak się, wiesz, obroniłaś, byłaś 11, to w sumie, no, wiesz, ale wiesz, to nie ma co... Ja pamiętam, że ja byłam przerażona, natomiast jedna rzecz się stała niezwykła. Wszystkie te wytwórnie, w których ja byłam wcześniej, proponując, że właśnie ja jestem taka gotowa, mam tutaj jakieś piosenki, może ja bym pośpiewała, może nagrałabym płytę. Wszystkie te wytwórnie położyły mi kontrakty na stół. To się naprawdę stało z czwartku na piątek. Ja sobie po prostu wybrałam najfajniejszy kontrakt, więc ta rzecz być może nauczyła mnie też jakieś krzepy, bo to jest też tak, że wtedy, wiesz, raptem się bardzo ludzie, jedni są za tobą, drudzy uważają, że kompletnie ich zawiodłeś, trzeci uważają, że to było nieporozumienie, że wybrano ciężkie, właśnie no właśnie ciebie. To, co powiedziałem, że ja nawet miałem sytuację tego, że jej, chciałem zadzwonić, a tu, że jakiś agent, proszę się skontaktować, pani Ania nie ma czasu, teraz pani wróciła, Ania, no wiesz, że pośpieszalcy, myślę sobie, i wtedy, i wtedy właśnie na szczęście Marcin Pospieszalski pomógł mi ogarnąć tę pierwszą płytę, ale jestem i była to strasznie fajna praca, naprawdę taka, bo on jest cudowną, kochaną osobą. A jak jest, ty nie jesteś, tak trudno nawet, bo tak jak próbujesz, wiesz, porównać do tych losów, zawsze sobie myślę o takim jednym momencie w życiu każdej, no, czy w życiu artysty, ten jeden moment, kiedy nagle czujesz, tak, jestem na swoim miejscu, to jest to. Czy to był ten moment po
Czy długo, długo, długo później? Długo, naprawdę. Wiesz, ja właściwie cały czas myślę, że ja jestem w procesie. W ogóle nie uważam, znaczy z jednej strony wiem, że jestem na swoim miejscu, bo bardzo to kocham, ale cały czas wiem, że jest coś więcej, jest coś dalej, że jest cały czas jeszcze coś do odkrycia. Pięknie gdzieś powiedziałaś, że zawsze jak już wątpię w siebie, to myślisz sobie, cholera, mam dyplom. O nie, to już nigdy, błagam. Nie, żartuję. Ale wiesz, natomiast żeby nie wiem, co się działo, ja się też czasami tremuję, są jakieś nowe projekty, nowe rzeczy, ale wiesz, ja bardzo to kocham i ostatecznie myślę sobie, stojąc za kulisami i nawet tak trochę trzęsąc, na trzęsących się nogach, myślę sobie, przecież to strasznie kochasz. I mówię sobie, samej sobie mówię przed tym wyjściem na scenę, kiedy nie wiem, czy nie pomylę tekstu, tak. Nuty, wszystko jest świeże, dopiero, a jeszcze w dodatku najlepiej w jakimś towarzystwie typu pierwszoligowe, towarzystwo międzynarodowe, scena typu Tokio i po prostu pani wychodzi i zawsze mówię sobie w tej ostatniej chwili, tak jakbym dawała sobie kopniaka, na szczęście mówię sobie, baw się dobrze. Baw się dobrze, czyli warto rozbawiać. Aniu, posłuchaj, a jak to się robi, żeby zaśpiewać z Patem Metę? Znaczy, żeby zrobić płytę z Patem Metę. No jak to się robi? Słuchaj, zapytaj. Bo na przykład moim marzeniem, wiesz, na przykład jest od tak zrobić sobie coś z Kate Blanchett. No i już. Jej, no i co ja mam zrobić? No tak, no uwielbiam. No, słuchaj, no i proszę. To musisz zacząć jakoś uderzać, ja ci powiem. Ja, z Patem było tak, że to było też na sytuacja patowa. Sytuacja pata, to było marzenie mojego męża bardzo, bo ja to nie jestem taka, wiesz, strasznie odważna do tych kooperacji. Ja trochę jestem, ja jestem trochę z tych, co siedzą w jaskini. I tak wyjdę pośpiewać, ale tak, żeby się narzucić. Do kooperacji także, a nie, piszemy nie, maila, nie, dzwonimy. Nie, ja myślę, że ja już teraz mam taką grupę wsparcia w postaci i mojego managementu, i już moich słuchaczy, którzy wręcz uważają, no jak to pani ze Stingiem jeszcze nie śpiewa, no to myślę sobie, no dobra, no to trzeba zaśmieć z tym Stingiem, no bo już tak wszyscy mówią. Ja to już zaczyna powoli trochę tak działać, ale no, oczywiście żartuję. Myślę, że spotykamy tych, których mamy spotkać i jeśli mamy ich spotkać i to się ma zdarzyć, to po prostu nie ma takiej siły na świecie, żeby to się nie udało. I pamiętam ten moment, jak dotarliśmy do Pata, on występował w Molde w Norwegii na totalnej północy i był czerwiec, tam był taki lodowaty czerwiec, ale za to noc trwała do drugiej nad ranem i Pat tam grał przez tydzień, był takim artist, resident artist i miał po prostu ale miał jakieś przerwy, tak? W różnych projektach z dnia na dzień. Tak. Ja, i to była właściwie jedyna szansa, żeby go spotkać. I pamiętam, że umówiliśmy się wtedy poprzez jego wytwórnię, dla której nagrywał i której też zależało na tym, żeby być może coś z tym Patem zrobić, na jakąś chwilę rozmowy. I pamiętam, świetnie to pamiętam. Stoję przed tym Patem, mówię mu o tym, jak strasznie ważna jest jego muzyka i że tak bardzo nam zależało, że mamy taki projekt, że może on by chociaż na cokolwiek. Ale niewielu spotkał takich, prawda? Myślę, że milion. I wiesz, ja mu dałam jeszcze taką, dałam mu wtedy swoją płytę Bossa. I tak pamiętam, ale on bardzo uważnie patrzył. On tak patrzył, jakby ci po prostu przyświetlał głowę. Co robi Pat? Patrzy. Patrzy. Aż ty to masz głowę. I mówię nawet do Marcina, nie, no po prostu nie ma szans, on nie posłuchaj tej płyty, to wszyscy mu wciskają swoje płyty. Wyobraź sobie, że po tygodniu przyszła wiadomość do managementu, że Pat posłuchał i czeka na propozycję. I wtedy Marcin powiedział, słuchaj, jakie tam dwa sola, poprośmy go o całą płytę, co tam, najwyżej się nie zgodzi. I ty sobie wyobraź, że to przeszło. I zawsze, za każdym razem ludzie mnie bardzo często o to pytają, ponieważ on nie zrobił takiej rzeczy z nikim nigdy, nigdzie potem, ani nigdy wcześniej. Nawet moja koleżanka Noa, którą on produkował i robił jej album, nie miała tego typu historii z nim, bo na jej płycie on wcale nie zagrał. Jak to jest? Na przykład wiesz, że następnego dnia wchodzisz na przykład z nim do studia, albo wiesz, że następnego dnia spotykasz, no nie wiem, mistrza, no kogoś niesamowitego. Jakie to jest uczucie? Wiesz, ja w ogóle w to nie wierzę do końca. Ja ci powiem, że w przypadku Pata pamiętam, że ja nie wierzyłam w to tak bardzo do końca, że dopiero jak go zobaczyłam na końcu korytarza wiodącego do S4, jak on szedł, naprawdę prawdziwy Pat, dopiero wtedy zaczęłam się bać. I myślisz sobie, o kurczę, to jednak się dzieje. O kurczę, to tak? Się jednak dzieje. Ale... I ty co, mówisz, baw się dobrze, do przodu. Wiesz, Aniu? Mówię tak, w ogóle wtedy tak sobie... Musisz mieć Ani, mórz. Czyli takie zmuszenie aniowe, wiesz, że do przodu iść. No znowu słucham. Wiesz co, tak. Nie, wiesz, wtedy muzyka jest. Musisz wiedzieć, że to jest taki punkt zaczepienia, że o wszystkim zapominasz. To znaczy tak, że jak jesteś w tym polu, jak jest prawdziwa muzyka, ludzie naprawdę grają, nie ma egoistów, bo ci nie grają. Tylko mówię o takich ludziach, którzy są strasznie wysoko duchem. Ale jak ci się to udało, udał ci się ten projekt, ta płyta, to byli tacy, co powątpiewali i mówili na przykład, że może ktoś to inny dogra. Nie, no żartuję, ale wiesz, że może...
Ale byli tacy, którym się nie podobało. Też zawsze są tacy. Ale wiesz co, to jak reagujesz w ogóle na tak zwane, nie wiem, na przykład no, złe recenzje? Czy w ogóle czytasz? Znaczy, słuchaj, lubię złe recenzje, jeżeli one są merytoryczne. I ktoś naprawdę coś mi wskaże mi na coś, co może dla mnie być... Chyba tobie pękła struna w no szóstej. Właśnie, nie, widzisz, to akurat nie. jest losowa tak. rzecz. Ale czasami ktoś może podsunąć ci jakąś myśl, może zobaczyć coś, czego ty nie widzisz. Natomiast niestety nasza krytyka krajowa jest bardzo niskiego sortu i taka jest właściwie rąbiąca w człowieka, nie rąbiąca w pracę, nie no rąbiąca tak. w pracę, czyli w to, co naprawdę masz do darowania, tylko taka, żeby ciebie umoczyć jako osobę. I powiem ci, że z tym mam największy problem tutaj, bo jak jeżdżę po świecie, nigdzie tego nie ma. To jest po prostu jakaś nasza specjalność jeszcze narodowa. Jeszcze internet, prawda, który jest tu i teraz dzieje się natychmiast i właściwie recenzje, one się już piszą. Sobie... Przed tak. filmem Claire podeszła do mnie, dziewczyna spytała, co ja sądzę o filmie. Aha. Już, bo już muszę mieć materiał. Ja mówię sobie, nie wiem, ja go obejrzę. Ale co o takim kontrowersyjnym dziele? Ja mówię, naprawdę chcę obejrzeć. No nie wiem, no wiesz, ale czy tak. to nie jest jakieś niepokojące? No jest, chyba tak. Aniu, posłuchaj, bo tak, grałaś w Carnegie Hall, opera w Tokio, ale też małe sale. Mówisz czasami, że to są jakieś małe domy kultury. Tak, nieustająco. Jak to jest porównać moja te... Słuchaj, chodzi zawsze o to samo, zmienia się tylko skala. Człowiek zostaje zawsze po drugiej stronie i to jest zawsze wszystko o tym samym, o tym, żeby się spotkać za pośrednictwem muzyki. Naprawdę to jest zawsze o tym samym. Natomiast uwielbiam jeździć. Wszystkich ich, którzy potem do nich wychodzisz, traktujesz na równo. Nie ma czegoś takiego, no że tak, to znaczy... w Japonii trochę zagram bardziej, nie wiem, no, pod ich wrażliwość. No, zagram. Masz. Oczywiście, ale to nie robisz założenia. Robisz, to znaczy możesz robić jakieś wstępne założenie, na przykład, że w Japonii tak, zagram znacznie bardziej po polsku. Tutaj na przykład w Polsce z drzewem do lasu nie będę się fatygować, bo właśnie tutaj jakbym śpiewała ciągle... Ja tu polskość naszą, oni to lubią. Jezu, przepięknie, ale wiesz co, to jest tak, że jak tutaj w Polsce śpiewam dwa serduszka, to tak... No teraz może wszyscy pokochali dwa serduszka, ale ja to robię od 20 lat i tak wszyscy mówią, no pani Aniu, pani z tymi Portugalami co pośpiewa pani z przebojem lepiej. Janny Kulik mi tu wyskakuje. Także ja na polskich ziemiach raczej myślę, że mam trochę taką misję, że zapraszam tych ludzi z różnych stron świata, różnych kultur, różnych wierzeń, bardzo różnych raz i następuje cudowny dialog. Naprawdę w Pcimiu Dolnym następuje przewspaniały dialog i rozmowy kultur. I jakby na to się bardzo nastawiam. Natomiast kiedy jestem za granicą, bardzo się nastawiam na to, żeby bardzo wyrezygnować tę swoją polskość, ponieważ jest to tak piękny wątek w muzyce i tak rzadki, i tak inny, że jest to za każdym razem dla mnie punkt wyjścia, moja polskość, do szukania języka uniwersalnego, języka ostatnio jazzu. Ostatnio Marsalisa uczyłaś polskości, no, prawda? No, wiesz jak on gra przepięknie po słowiańsku i najlepsze jest to, że on mnie o to poprosił. On powiedział do mnie, wiesz, najbardziej mi zależy na tym, żeby pograć rzeczy stąd. To jest moje największe marzenie, żeby grać tutejszą muzykę. I taki też mu zrobiłam. On gra, przepięknie gra nasze tematy ludowe, na przykład gra bosko. Bo tak jakby po prostu słyszał wszystkie skale, ale to jest też ten rodzaj wrażliwości, że wchodzisz trochę jest się takim zeligiem, ale no. Łatwiej to pamiętasz? Niż język, prawda, podłapać. No, to natychmiast podłapujesz, bo to jest w ogóle, tak. wiesz, to jest przy muzykalności i wrażliwości po prostu natychmiast tym jesteś. Nawet jeżeli troszkę odstaje, to wciąż tak naprawdę pracujesz na bogactwo i na jedność tego towarzystwa. Dlatego a jakbyś myślę... tak w skrócie na przykład mogła, ktoś by się zapytał, czym jest polskość, jak na przykład takiemu muzykowi jak Marsalis masz szybko powiedzieć w dwóch zdaniach, jacy my jesteśmy i czym my jesteśmy, to co ci w szkole wiesz, było? Ogromna skrajność, zawsze mówię, jesteśmy tacy jak nasz język. Ja jako sonorystka kocham ten język, dlatego że język ma w sobie największą w sobie subtelność i gładkość przy największej również czyli gwałtowności. Czyli raz szeleścimy, tak, ale a raz mamy też nieprawdopodobną gwałtowność. To się dzieje czasami na przestrzeni jednego słowa, że coś po prostu, nawet zobacz, ja to kiedyś tłumaczyłam, zobacz jakie jest niebywałe słowo miłość. Miłość. Jest miło, a na koniec ość. A na ogień jest czyli, ość. Czyli, że miło, a na koniec jak ość ci staje w gardle. Ale zobacz jeszcze, co się dzieje na koniec, to pęka na koniec. Zobacz, ile jest w samym słowie miłość, koloru, jaka to jest potęga dla śpiewaka. A nie tęsknisz za tym, kurczę, angielskim love? Tak prosto i ułożyć do tego rymy, zaśpiewać w piosence, jedna sylaba praktycznie, prawda? Co, ja bym a za nim tęskniła, kurczę... gdybym coś o nim wiedziała po angielsku. Ja po angielsku nie mam pojęcia. Dokładnie, ale bo jeszcze chciałem się spytać, słuchaj, no ale jak się na przykład grało w Berlinie, kiedy zgasło światło? No co wtedy jest? Electric Light Orchestra? Wiesz, co ja wtedy zrobiłam? No bo wiesz, bo nie jeden artysta wtedy wychodzi i mówi,
mówi, sorry, nie gram, błąd organizatorów, nie, nie zapłacili rachunku. Nie, nie, ja wtedy przesadziłam wszystkich pod scenę, ponieważ już nie mogliśmy grać na żadnym wzmacniaczu, bo nie było żadnego mikrofonu, jak nie ma prądu, to nie ma prądu. Posadziłam wszystkich pod scenę. Duża widownia była? Duże. I wszyscy oni się usiedli mi pod nogami, no nie wiem, z 700 osób. 700 osób miałaś pod nogami? No. I po prostu śpiewałam do nich tak jak w pokoju, ale to było cudowne. Ja myślę, że takie koncerty zostają. Wiesz, że najważniejsze jest to, żeby każdą rzecz można wygrać, jeżeli potraktujesz ją przygodowo i nie boisz się zaryzykować, bo chyba najgorzej jest cały czas stać na piedestale i czyli od czasu do czasu wyłączenie prądu, takie bym powiedział nawet symboliczne, tak, prawda? Czyli taka sytuacja czasami rozpaczliwa może ciebie unieść. Tak, tak, to znaczy, wiesz, to tak naprawdę pomaga ci wrócić do rzeczy podstawowych. O czym to jest? Jak masz głos, no to masz głos. To nie jest tak, że prąd, wyłączą prąd i nie masz głosu. A wielu leci po playback, a tu kurczę wyłączony. Ania Jopek jest moim gościem, w razie czego jednak drobna awaria prądu przydaje się. Warto rozbawiać w Radiu Z. Warto rozbawiać. Rozmowa Szymona Majewskiego w Radiu Z. Aniu, posłuchaj, a ja chciałem ciebie, bo chciałem zrobić taki, z tobą trochę się pokłócić, kto bardziej kocha Lizbonę, ty czy ja? Ojej. Bo ja uwielbiam. No ja też. No właśnie, i teraz kto kocha bardziej? Ale będziesz raz mi robił test, co jest na jakiej ulicy, bo ja tego mogę nie znać, bo ja mam takie swoje ulubione, dziwne miejsce. No i które jest twoje takie najbardziej? No wiesz, ja jestem z Alfamy dziewczyną. No jesteś tak, dziewczyną z Alfamy. No. Ale słuchaj, no możesz powiedzieć, że tam częściowo mieszkasz? Tak. Kiedy tylko mogę, tam jadę, naprawdę. Nawet czasami na 3 dni, 4 dni. Jak tylko mogę, to po prostu pakuję się w samolot i decyduję o tym dosłownie czasami w przeddzień, albo nawet w dniu. Jak mam chwilę, jest taka możliwość, sprawdzam tylko, jaka jest pogoda. No dobra, sprawdzam, bo jednak lubię, jak jest słońce. No i który moment najbardziej lubisz w swojej Lizbonie? Nawet styczeń. Uwielbiam sylwestry. Sylwestry uwielbiam, chociaż nie idę na żadną zabawę, tylko tak naprawdę otwieram wtedy szeroko okno i patrzę, jak się na rzece ustawiają wszystkie statki w takiej jednej linii i o północy są sztuczne ognie z tych wszystkich statków. One stoją na środku rzeki, taki dziób w dziób. To jest tak piękny widok. I są te sztuczne ognie i ja po prostu nie mogę uwierzyć w to, że może być tak pięknie. A słuchaj, jak przekonałaś męża do tego? Bo to zdaje się, że Marcin wcale nie kochał to tej linii. Nie, to on to wynalazł. Ale tak on wynalazł naprawdę, w ogóle Lizbonę? Tak, ogóle, tak? Nie, bo ty to byłaś to jest tak naprawdę jego mieszkanie. Naprawdę, aha, ja tam jestem, ja tam tylko jestem gościem, gościnnie. Tak? No. Ale ja wszędzie jestem tylko gościnnie, także... Tak, ale słuchaj, dlaczego mówisz do niego wązu? Bo ja gdzieś wyczytałem, że mówisz do męża... Mówiłam wążu do niego. Wążu? Tak, ale to ktoś od męża. Od węża to pochodziło. Nie, a, jest od mąż, wążu, jest wąż. Od wążu, wąż, od wążu. Dobrze, okej, bo się zastanawiałem, o co chodzi. A co to jest, słuchaj, luzofonia? No wiesz co, to jest muzyka, która jest cała przesiąknięta światłem. Luz to jest światło. A, od luzu. I to jest ta muzyka, która wyrosła w kręgu kulturowym portugalskim, ponieważ Portugalczycy, jak wiemy wszyscy, ale mieli czy fado kolonii ma coś wspólnego z luzofonią? Nie wiem właściwie, czy ono... To trudne pytanie zadajesz. Ja tak to traktuję, okay, ale dobrze. Pewnie jestem w błędzie. Bardzo możliwe, że jestem w błędzie. To znaczy traktuję wszystko to, co wymknęło się z tej kultury i powróciło też, bo na przykład wszystko to, co się dzieje w Wyspie Zielonego Przylądka, cała Afryka, te wpływy muzyczne, one wszystkie tam ze sobą żyją, pulsują, przenikają się i to jest wszystko muzyka luzofońska. Bo ja cały czas myślałem, że to jest jakaś teoria, wiesz, po prostu związana z luzem, z tym, żeby sobie czasami, wiesz, go dawkować albo coś. Ale zobacz, luz to jest światło. No troszkę też, no luz, ale to jest ładne. Ale zobacz, to jest bardzo ładne przełożenie, światło i luz. Słuchajcie, Radia Z, moim gościem jest Ania Jopek. Rozmawialiśmy o Lizbonie i tu była kłótnia dotycząca, kto bardziej, no ale nie będę się... No teraz ja uwielbiam brzmienie języka portugalskiego i na przykład to szczy, to... Moja żona mówi, że to jest strasznie seksowne. A wiesz, najładniejsze jest w brazylijskim. Czyli azulejżosz, tak, to niewiarygodne. Ja to powtarzałem, pamiętam, tygodniami, jak wróciłem właśnie z Lizbony, to azulejżosz. No ja wiem, bo to ślicznie brzmi. W ogóle, wiesz, jest coś takiego wzruszającego w tym języku, w brzmieniu. Też mnie on... Tak, ale na przykład zauważyłaś, że coś jest, co jest podobne w Portugalczykach do nas, że mówię o samym fado, które jest smutne, prawda? Tak. My też trochę lubimy się z zasady smucić, prawda? Ja mówiłam ci, jak przy tym ognisku, przy tej gitarze, właśnie tym się zajmowałam, także tutaj... Smuceniem, w ogóle, tak. Tak, smuceniem, ale uważam, że mamy bardzo dużo, duże są podobieństwa takie charakterologiczne, tyle tylko, że oni, powiedziałabym, mniej są kłótliwi. No właśnie.
że u nas się jakaś taka, ale ja to tłumaczę też tym, że u nas jest zimno. I u nas my musimy skądś tę energię czerpać. No to troszkę jak musimy się podkręcić, trochę rozgrzać. Tak, jak się troszeczkę potarmosimy, to jest cieplej. A tam oni przez to, że mają takie piękne słońce, że są takie upałe, to tam jest tak wypoczynkowo, tam nie ma powodu się z nikim o nic spierać. Bo tak, ciepło, jak my musimy też się zmuszać, jak awantura, to trochę gorąco, więc no, jak wiesz. Tak, akurat... Także ja myślę, że ten nasz temperament jest też dyktowany tym sezonie... brakiem słońca, brakiem luzu. Widzisz? Niedogrzewczym. Jaki ma stosunek w ogóle do internetu? Lubisz internet? No, zależy o co pytasz. Ale siedzisz sklep, na przykład... Sklep, jak... zakupy, uwielbiam. Posłuchaj, bo ja mam na wieść o tym, że przyjdziesz. Zadałem takie pytanie, no, będzie Ania, podrzucie pytanie. Parę pytań. One będą dziwne, dobrze? Dobra, to są tak zwane pytania internetowe. Uwaga, tak, jakbyś musiała wybrać jedno z dwóch imion, to które byś... jakbyś miała wybrać jedno z dwóch imion, moich? To które byś zostawiła, tak? No, zostawiam Annę oczywiście. Tak, Anna jest pięknym imieniem, takim, które donikąd nie prowadzi. Jak to? No zobacz, Anna. A nie, bo w drugą i w prostu... tak, i w drugą stronę tak samo. Tak. Ale to jest właśnie cudowne, to, takie... Czyli jak jesteś tyłem, idziesz, to też za tobą może krzyczeć Anna i też zrozumiesz, prawda? Bo dobra. A teraz uwaga, czy ludzie myślą, że jesteś z rodziny Anny Marii Wesołowskiej? Boże, wiesz co? Nie wiem, chyba nie. Raczej myślę, że nie. Uwaga, czy Sting jest spoko? Jest spoko. Jest naprawdę cudowny. I jeszcze dobrze wygląda, cholera. Wiesz co, w ogóle jest on taką... On jest... No, taki jest zwarty w sobie. Wiesz, o czym mówię, że on taki scentrowany facet. Świetny. Lubię, uwielbiam takich ludzi z takim wielkim wewnętrznym spokojem. To jest straszna frajda. Także... Taka jestem szczęśliwa, że jakoś dane mi było. Uważam, że nie ma wielu takich. To jest spokój człowieka, ludzi, który zrobił już tyle rzeczy, że już właściwie praktycznie nic nie musi. Myślę, że on był z tym urodzony. Może w jakichś takich drobnych przejawach się musiał troszeczkę wytuningować, ale ja myślę, że to się ma. Że to się ma od początku. Słuchaj, uwaga. Wolałabyś się móc przenieść w przyszłość czy w przeszłość? O Boże, ja tak strasznie lubię żyć teraz i tak to ćwiczę i taka jestem Że pomiędzy duchowo... cały czas, tak? Że teraz. Nie, w przeszłość bym chyba nie chciała, bo chyba ciekawie by było pójść w przyszłość. Bardzo jestem ciekawa, co z tego wszystkiego wyniknie. Teraz uważaj, jaka jest najpiękniejsza piosenka na świecie? Boże, jedna tylko? Pytania. Ale to cudowne ale jest pytanie. Ale jakbyś miała nagle wybrać taką najpiękniejszą piosenkę na świecie? Jedną. Nie wiem. Wiesz, że to jest bardzo trudne pytanie. Ale tak jak ci przychodzi do głowy, wiesz, jakaś... No wiesz, ja naprawdę uważam, że te dwa serduszka to jest piękna piosenka. Ja, wiesz, z dzieciństwa takie piosenki moi rodzice mi pierwsze śpiewali. To są piosenki, które najbardziej na mnie działają. Ale wiesz, że ja się troszkę śmiałem z tej piosenki, bo czasami było tak, że te ludowe piosenki ludzie jakoś tak od razu wsadzają w szufladę ludowe już, natomiast naprawdę powiem ci, że ta zimna wojna i wykonanie, prezentacja tego tak jak tam to zostało zaprezentowane, spowodowało, że ja nagle pomyślałem, kurczę, jaka to jest fajna piosenka. A wiesz, że to zawsze tak było śpiewane w Mazowszu. To pięknie było śpiewane. Zresztą ja pamiętam, wiesz, z otwartą gębą, jak oglądałem koncerty Mazowsza, które były transmitowane, tak. Wtedy pamiętam te kolorowe stroje, wiesz, dla takiego, wiesz, dzieciaka, to była jakaś fascynacja, mimo że się miało wrażenie, że wiesz, że to jest takie coś, wiesz, daleko, nie, wiesz, jakieś nieosiągalne, ale te ich przeboje, wiesz, to cyt, pamiętam do dziś, bo tam było coś, że cyt, prawda? Tak. Słuchaj, dobrze, wolałabyś umieć zrobić fikołka w powietrzu, czy chodzić na rękach? Bo to jest konkret. Fikołka. Już. Nie no, fikołka. No pewnie, fruwać to jest w ogóle, uważam. Uwaga, to... teraz dziwne. Jakbyś była kredką, to jakiego koloru? Czekaj. Chyba jednak blue. O, dobrze. I uwaga, 7 rano czy 7 wieczorem? 7 wieczorem, obłagam. A 7 rano ekstremalnie. No wiesz, żyję tak też. No, trzeba wstawać często na samoloty, typu tak. Być już o 5 na lotnisku. To jest proza życia i potem jeszcze śpiewać tego samego dnia, przerzucić się przez pół globu i, jak worek i na scenę trzask. I wiesz, że to się wszystko daje. Także nie, właściwie nie ma takiej pory, która nie byłaby dobra. Przeczytałem o twojej pasji biegania. Lubisz biegać? Mhm.
To jest moja medytacja, wiesz? I poza tym ja muszę się wybiegać. To jest też tak, że jak ja tyle czasu spędzam w jakimś busie albo w samolocie, właściwie prawie w kucki, na siedząco, to ja po prostu muszę też gdzieś... Ale bieganie też trochę symbolizuje życie, tak, prawda? Tak, że gdzieś gonisz. Tak. Życie, ale też i ucieczkę, że możesz po prostu, jak już cię wszystko naprawdę tak totalnie zegnie, dognie, jesteś wykończony, wyzuty z energii, to wkładasz trampki i po prostu... Ale poczekaj, ale biegasz, jakie to są, trasy leśne? Nie, jestem z Żoliborza, wiesz, także ja mam bardzo dobry tam trakt. Wisła jest super, można nad Wisłą wspaniale biegać, Cytadela jest bomba. Jest a biegasz w Polsce tylko, czy też biegasz czasami za granicą, no bo jak masz koncerty? Biegam. Trampki zawsze zabieram ze sobą moje buty biegalnicze i dresy i staram się biegać tam, gdzie jestem. Wiesz, poza wszystkim już dla śpiewaka bieganie jest bardzo potrzebne, ponieważ nie mogę pracować nad przeponą. Tak, to jest bieganie. To jest też najlepsza lekcja oddychania. I obok pływania. Pływanie jest wspaniałe. Możesz w ogóle nie ćwiczyć śpiewania jako takiego codziennie godzinami ćwiczenia długich dźwięków albo innych rzeczy. Kurczę, poczekaj, bo ja biegam tam od paru lat, to lada moment, może jednak z tym Marsalisem coś zrobię dodatkowo, wiesz, bo jak ta przepona widzisz, ja ci powiedziałam, że ja tam cały czas uważam, że ty masz wielki potencjał śpiewaczy. Ja tak czuję. To jest utajone. Jeszcze tego o sobie nie wiesz. A słuchaj, na przykład jak biegniesz, o czym myślisz? O czym myślisz, Aniołek, jak biegnie? O czym myślisz? Co, różne rzeczy zabieram ze sobą na trakt biegalniczy, ale przede wszystkim musisz wiedzieć, że ja zawsze słucham. Zabieram sobie coś na... audiobooki. Nie. Muzyki słucham. Bo to jest jedyny moment, kiedy ja mam na nią naprawdę dużo przestrzeni czasu i sobie czasami robię repetycje z jakichś płyt, których na przykład sobie ostatnio robiłam właśnie repetycje z wszystkich albumów Pata. I to jest niebywała przyjemność biegać i słuchać. Masz wrażenie też, że umysł, że w ogóle cały mózg pracuje inaczej, że to są w ogóle inne fale w momencie, kiedy wchodzisz w taki stan, gdzie też może też dlatego, że bieganie jest jednak jest monotonne. Tonny ten ruch. Coś jest takiego naprawdę... A Otylia Jędrzejczak podczas robienia tam 60 basenów, czy 50 basenów, czy nawet ona parę godzin potrafiła pływać, więc nie wiem, ile tych basenów było, na przykład powtarzała sobie lekcję do egzaminów, która miała lada moment zdawać tam u siebie na uczelni. Po prostu tam, wiesz, jakieś, wiesz, przerabia daty czy coś. No to wiesz. Dzielna dziewczyna. Nie, ja troszeczkę, prawdę mówiąc, się zawieszam na tym bieganiu, jestem leniuchem i niczego się nie uczę. Bieganie traktuję jako swoją rekreację, więc sobie słucham i wtedy myślę o tym, jakie wszystko jest wspaniałe. No ale właśnie o co biegasz? O co biegam? Tak. O pasję życia, że mnie to dobrze czyści i centruje mnie to bardzo. Że na przykład jeżeli jest we mnie trochę złości, albo niepokoju, albo żalu, albo smutku, albo ktoś mi czymś próbował dowalić, to wiesz, jak ja się tak przebiegnę, to ja w ogóle nie mam żadnych problemów z wybaczeniem. Ani opek, jak jest zła? Czy potrafi na przykład rzucić przedmiotem, gumowym talerzem? No, potrafię. Ojej, nie! Naprawdę. Ale nie wyglądasz na taką. A ja bywam złośnicą okropną, tupię nogą, okropne. Krzyczysz na zespół? W różnych językach, nie, bo masz ale, to znaczy, jeżeli już, to znaczy, żeby była jasność, to mi się zdarza rzadko, ale jeśli doprowadzę się do tego stanu, który właściwie dla mnie jest upokarzający, ja się czuję wtedy fatalnie, no ja mam wrażenie, że wyszło ze mnie, szedło z wora, takie najgorsze, że po prostu to jest jakiś jednak akt słabości. A co bym musiał zrobić, żeby ciebie wkurzyć? No nie wiem. Ale jako na przykład twój muzyk, albo na przykład ktoś taki, wiesz... Nie, no czasami się irytuje, jak ktoś potrafi się przepychać czasami. To znaczy, jak wiesz, to jest też, to nie jest wcale takie proste też być kobietą, w tej branży, w której ja jestem. Mi się zdarza pracować z różnymi osobami na świecie, nie wiem, na przykład z różnymi studiami postprodukcyjnymi, gdzie ja wysyłam materiał, za którym stoi jeszcze, powiedzmy, dwóch wspaniałych muzyków światowych i na przykład zdarza mi się jedynej nie dostawać tego materiału do autoryzacji. Czy jakby uważają, co po niektórych, że już samo przez się to jest oczywiście, bo i tak będzie dobrze.
prostu, że ja tutaj jestem... I wtedy... Nie, ja się wtedy trochę, złoszczę, bo sobie myślę, że mają mnie za jakąś taką gąskę najwyraźniej, która po prostu, a tutaj taka pani przyszła powyglądać, coś dośpiewa, bardzo często jest tak, że ja za wszystkim stoję i tak naprawdę potem jakiś pan Zenon wysyła mi ostatecznie rzeczy do wglądu i podpisuje się, i oni w Stanach mają taki zwyczaj, że jeszcze 15 tytułów tam na koniec, tak, od niechcenia trzaśnie. Ja zawsze myślę sobie, no ja też ci mogę napisać wszystkie moje tytuły, pokończyłam parę uczelni, tylko naprawdę gdzieś, więc widzę, że jest coś takiego, że też się czasami zdarza, że inaczej jesteśmy traktowani. My śpiewacy, a już kobiety śpiewające, to już no w ogóle... No i wtedy trochę musisz powalczyć o swoje. Wiesz, tak. I wiesz, zdarzało mi się, wiesz, jakie miałam pierwsze spotkanie z Branfordem, to był niezły czat. Branford przyjechał najpierw nagrać do mnie na ID, to było pierwsze zetknięcie. Znaczy na ID, żeby wytłumaczyć? Tak, moja płyta tak nazywała się ID, to była taka płyta, którą nagrywałam z... Wiem, bo pierwsze wasze spotkanie to było tam 2000... No dobrze, nie będę tam, ale siódmy, bo tak. Ja bardzo możliwe, że ty się przygotowałeś, lepszy jesteś ode mnie. Ja w ogóle nie, szczęśliwi czasu nie liczą, ale wiesz, i pamiętam to bardzo dobrze, jak on przyjechał na te dwie solówki. Wiesz, jak można grać na żywo, tak jak teraz nagrywaliśmy płytę, to ludzie się od razu rozpoznają. Czyli jakby poprzez dźwięk w sekundę wiesz, z kim masz do czynienia. W ogóle żadne dyplomy są niepotrzebne, bo one w ogóle są bez znaczenia. Liczy się obecność, czy człowiek jest w środku, czy nie ma w środku człowieka. I jak człowiek jest, to nie istnieje coś takiego już jak technika, ani to jakie to będzie, ponieważ to zawsze będzie jakościowe. To wszystko jedno na jakim poziomie, ale to jest naprawdę magic, ale tak to działa. Natomiast wtedy on przyjeżdżał do produkcji, bo płytę ID robiliśmy krążąc po całym świecie z twardym dyskiem pod pachą, każdego dogrywaliśmy w innym punkcie globu, więc to nie mogła być sytuacja, gdzie wszyscy stają w jednym czasie, w jednym miejscu przy tym samym mikrofonie i się nagrywają. Trudne, prawda? No bo to jest taki trochę takie puzzle. Więc Branford nie miał jak mnie sprawdzić. On mnie wtedy nie mógł sprawdzić, bo ja nie byłam jeszcze wtedy nagrana na tych trackach. Ja dopiero miałam zrobić to, co miałam do zrobienia po nim. Zaśpiewałam jakiś tam coś na rybę i on miał do tego, czyli na brudno, i on do tego miał wystąpić. I widziałam, że on bardzo pragnie tego, żeby mnie w jakiś sposób sprawdzić, bo od razu widziałam, że on jest taką osobą, która po prostu bardzo szybko lubi robić testy. I pamiętam to, że weszliśmy do tego studia, on do mnie mówi, tak, tu gram formę, on tak pokazuje to mi znaczy, gram formę, żeby było to, właśnie... że jakby gra dokładnie to jaka jest struktura utworu, czyli jakby po schemacie, który wyznacza piosenka harmonicznie, a na końcu mam do zagrania melodyjkę, tak? Ja mówię, no tak, tutaj ta melodyjka. On mówi, ale jak ta melodyjka leci, napisz mi. I trzask mi tymi nutami, takim papierem nutowym przed nos. Ja wziąłam ołówek i rachu, ciachu, wszystko mu napisałam. Zabrał ode mnie te nuty i byliśmy od razu przyjaciółmi. I myślisz, że to był test? Wiesz, on może już tego nie pamięta. Nie pamięta. Ale prawda jest taka, że cały czas cię sprawdzają. Oczywiście, wiesz, w pewnym momencie, to co powiedziałam, w sytuacji scenicznej, to w ogóle nie musisz niczym, nie musisz mieć dyplomów. Możesz nie znać, no to jest bez znaczenia. Tak, ale chodzi o to na tym takim etapie obwąchiwania. Tak, etapie obwąchiwania, fakt, że jesteś piosenkarką i że jesteś babą, to nie jest jakieś ułatwiające. Jakiś element seksistowski się pojawił. Ale wiesz, że to nie jest bez znaczenia, dlatego że myślę, że jest po prostu strasznie dużo tego towarzystwa na świecie. Panowie, piłujemy swoje klarneciki od czasu do czasu. A panie, nie dajemy się, dobra? Tak. No i właśnie chciałem o płycie ulotne, bo premiera jest lada moment, czyli 5 października. Tak. I ten Branford po tych paru latach, bo wtedy to były dwa kawałki, prawda, tak. W sumie, a teraz... Tak, i wiesz, zamarzyło nam się, żeby coś zrobić więcej. I postanowiłaś go nauczyć tej naszej słowiańskiej duszy. No wiesz, on o tym marzył. On wtedy powiedział, ojej, ja bym pograł takie rzeczy, bardzo bym to pograł. I wiesz, pomyśl sobie, że to musi być... Ale domagał się na przykład, żeby w Polu Lipeńkę zagrać, wiesz... Nie, on już się zdał na mnie, jeżeli chodzi o wybór tych tematów, ponieważ wiedział, że ja go nie pokrzywdzę. Natomiast wiesz, że jak on tu miał przyjechać, to ja... on mnie poprosił o to, żebym ja mu też zrobiła taki poglądowy The materiał. Polskość quiz. Tak, czyli tak, quiz polskości. Wiesz, ja mu wtedy z YouTube'a i z różnych płyt wygram różne piękne rzeczy, od klasyki po jakieś różne fuzje.
No i naprawdę myślę, że on się wspaniale spisał, ten chłopak. Naprawdę A na przykład, czy tłumaczyłaś mu konkretnie, na przykład, nie wiem, tak myślę o tytułach piosenek, bo jak mu na przykład przetłumaczyć tytuł To i Hola? Wiesz, że oni nie pytają mnie nigdy o to. Ja to miałam to samo z Gonzalo. Ja mówiłam do Gonzalo... Przy okazji tanga, płyty Minionek, gdzie to były przedwojenne tanga polskie. Minionek. Przedwojenne tanga polskie. I ja mówię do Gonzalo... Nie ciekawi cię, o czym to jest? A on do mnie mówił, ale ja świetnie wiem, o czym to jest. Ja mówię, tak, o czym? I on natychmiast mi właściwie mówił całą treść piosenki. Ale co, czyli jakby melodia mu... Nie, ja myślę, że to jest w energii. Naprawdę to jest. To znaczy, ci, którzy słuchają, mogą nie znać tego detalu, bo on jest właściwie nieistotny. Liczy się, my się porozumiewamy właściwie w takim pierwotnym kodzie. Człowiek dla człowieka, porozumiewasz się poprzez muzykę, poprzez dźwięk, to jest coś tak abstrakcyjnego, to jest taki czyli poziom abstrakcji. Czyli musisz się uczyć języków praktycznie, Po prostu, prawdę mówiąc, to jest język, ponad językami, muzyka. A tego ci właśnie zazdroszczę, bo to jest fajne, czas mam plan nauczenia się jakichś języków, a może trzeba było się nauczyć śpiewać i sprawa była załatwiona. Byłaby sprawa załatwiona, a najlepiej jeszcze grać, bo śpiewać to też poniekąd wszyscy wymagają trochę od ciebie, żebyś jednak komunikował tym słowem, że tak jak ja przychodzę w stan nieważkości wokalizy, to wszyscy tak, ale pani Aniu, pani zaśpiewa tutaj, bo polska publiczność na przykład bardzo potrzebuje blisko być tekstu. Czyli mówisz, że on pokochał tą naszą słowiańszczyznę, tak? I że tak. To czuć na tej płycie. Bardzo. No on jest musisz to też wiedzieć, że jak ja go tutaj zaprosiłam, najpierw go zaprosiłam na koncerty i dużą trasę koncertową i pamiętam to świetnie, on nie miał obowiązku grać we wszystkich utworach, on mógł sobie wybrać te utwory i pamiętam, że zaczynaliśmy tę trasę w Bielsku. A potem jeszcze ja tu chcę, jeszcze ja tu. Wiedział. Ja go posadziłam na widowni, powiedziałam siadaj tutaj i mówię, dzisiaj nic nie grasz, tylko nas słuchasz, ja ci pokażę, jakie są możliwości, a tam był przekrój, po prostu ja zaprosiłam wtedy ludzi naprawdę od klasyków po folkowców, co tam się nie działo. Atomy grały po góralsku, więc po prostu wszystko to się zakurzyło. Zaczęliśmy od pięknego tematu Tomasza Stańko, Pożegnanie z Marią i ten Branford usiadł na tej widowni. Na tej płycie... Tak, też na tej płycie jest, co jest naprawdę niesamowite, że tak się to wszystko też w czasie przedziwnie poukładało. I wiesz, ten Branford siedział na tej widowni w Bielsku, zagraliśmy mu cały ten program, ja mówię, no to proszę, wybieraj. A on podchodzi do mnie, mówi, będę grała od pierwszego taktu do ostatniego taktu. Ach, wszystko. A słuchaj, a z naszych takich rzeczy bym powiedział przyziemnych, bo tu wiadomo, muzyka w polu Lipeńka, piękna sprawa, ale nie wiem, no, pokochał pierogi, lubi tatara, co jeszcze, co mu się spodobało w naszym kraju? Wiesz co, wszystko mu się podoba. Wiesz, on jest w ogóle, musisz wiedzieć, że to jest człowiek, bardzo byś to polubił, bo on jest takim żołnierzem. On jest zero primadonnizmu. To jest bardzo cenne, bo różne się spotyka. No wiesz, różne się spotyka. No właśnie. Naprawdę bardzo różne. Ja mogłabym książkę napisać o tym, ale nigdy tego nie rozumiem, zrobię, bo nie oceniam, bo uważam, że ludziom różne rzeczy są do szczęścia potrzebne. Niech każdy szuka swojego szczęścia. Pisz, ale pisz, a potem jest mi on bardzo bliski. Wyjedziesz. To znaczy, bardzo jest mi bliska ta jego normalność. Jest to osoba tak pracowita. Czy ty sobie wyobrażasz, że on przyleciał tutaj w ubiegłym roku w listopadzie o świcie, typu o 8 rano. Jezu, listopad, 8 rano, już, prawda, już jest fajnie. Jest fajnie, po całej nocy nieprzespanej. Fajnie. I posłuchaj, i powiedział, mogę pojechać do hotelu tylko na kwadrans, wezmę prysznic i idę ćwiczyć. I wyobraź sobie, nasz Uniwersytet Muzyczny, Akademia Muzyczna Paweł Gusner użyczył mu ćwiczeniówki, wydział saksofonu. Prawie już rozłożyli czerwony dywan na jego wejście. On od 9 godziny... On taki skromny, że przez okno wszedł. Dobra. Bo on jest bardzo wyćwiczony. Ja od 9 ćwiczył. Ćwiczył. Potem zjadł obiad. Poszedł do siłowni, gdzie jeszcze doginał. Wyobrażasz sobie po takiej nocy w samolocie. Musisz to wiedzieć. A potem się jeszcze spotkał wieczorem ze studentami, bo mieli oni taką do niego piękna prośbę. Sprawa. I wiesz, pomyślałam sobie, że to jest też człowiek takiej misji, tak zadedykowany swojej sprawie, że naprawdę ze świecą takich szukać. Ania Jopek była moim gościem, bardzo to dziękuję. Ja. Tak, to byłaś ty. Bardzo dziękuję. Warto rozbawiać w Radiu Z.